Od notariusza do notariusza się wreszcie dowiemy, o co chodzi z pieczęciami. Notariusz chyba to powinien wiedzieć. To jest dyspozycja usunięcia pojazdu na parking strzeżony. Było to zrobione miesiąc temu. Ja cały czas chcę podważyć tą pieczęć, że ta pieczęć policyjna jest nieaktualna, czyli dyspozycja też powinna być nieaktualna. Co chcę zrobić u notariusza? Chciałem zobaczyć, czy notariusz uzna tą pieczęć. Aha, bo notariusz zasadniczo nie zajmuje się uznawaniem pieczęci. Ale jak to? To bierze wszystko obojętnie, jaka pieczęć, to on mówisz dobrze? Jak to? To jest podstawa chyba. Pieczątki państwowe to są chyba podstawą. Tak mi się wydawało zawsze. U was nie? Tak, ja tylko nie rozumiem, dlaczego u notariusza. Chciałem zobaczyć, czy notariusz rozpoznaje pieczęcie państwowe poprawnie na przykład. No bo musi rozpoznać pieczęć starą, a nową. Czy w tym roku można korzystać z pieczęci, która została wycofana z użycia? Mhm. Czy już to... się do pana notariusza? W ten sposób. Jeżeli... Dobrze. Jeżeli nie, to wezmę od pana numer telefonu, zaraz się notariusz odzwoni, dobrze? Proszę zapytać. Ja odzwonię do pana w tej sprawie, dobrze? Dobrze. No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Pytanie, czy oni w ogóle mnie zrozumieli, to jest raz, no nie? I pytanie, co zrobi notariusz? Powie, że to jest obojętnie, jaką pieczątkę mi przybijecie, nieważne, czy tam są numery, nie numery, cokolwiek to jest. Wszystkie pieczątki są aktualne, którymi policja się podbije, to one są aktualne. Ponieważ ma je policja, a jak nie ma policja, to też są aktualne. Podbite, podbite, wystarczy. A jak podbite, kto to patrzył, no właśnie. Tak, odzwania pani. Andrzej Gruber, notariusz. Aha. Dzień dobry, panie notariuszu. Panie notariuszu, mam taką ważną sprawę do pana. Pieczątki. W tym roku dostałem dyspozycję usunięcia pojazdu i uważam ze starą pieczątką sprzed roku 2020. Wtedy, kiedy jeszcze były stare numery telefonów, po roku 2020 zmieniły się telefony i zmieniły się pieczęci w urzędach państwowych, czyli na policję, tak? Ma pan tą wiedzę? Czy ma pan tą wiedzę, że pieczęcie nie. państwowe zostały zmienione po roku 2020, nie. szczególnie w policji, gdzie zmieniły się numery telefonów? No, ale nawet jak się zmieniły, to co to ma wpływ na co? Jaką by pan chciał dokonać czynność notarialną, niech mi pan powie. Czy uznałby taką pan pieczęć, która niby jest ważna w tym roku, z telefonem, który nie obowiązuje, którego już nie ma? Czyli na pieczęci nie ma już tego numeru telefonu i pieczęć jest policyjna. Czy uznałby pan taki akt? Ja miałbym ją uznawać jako co? Jako prawe, sprawiedliwe i etyczne. Taka pieczęć. Wykorzystanie tej pieczęci w roku 2023. No ale za to nie pan sobie zadzwoni, że tak powiem, do jednostki, która tą pieczątkę użyła i niech sobie pan, że tak powiem, z nimi coś ustali. No ale dobrze, jak bym przyszedł z takim dokumentem, to pan by zrobił mi taką kopię? No a czemu mam panu nie zrobić? Ja poświadczam, że tak powiem, zgodny z oryginałem, a nie... Ale prawnie to ma być. To ma być wszystko wewnątrz prawnie i dopiero pan prawnie podbija. Czyli nieprawne rzeczy nie. też pan podbija? Pan mi przynosi oryginał jakiś. Tak? Ja panu, że tak powiem, ewentualnie robię kopię, która jest zgodna z tym dokumentem, który pan okazał. A co na tym dokumencie jest, to... To co? No, ale nie, no jak ja miałbym coś, jak ja miałbym to weryfikować, jak mi pan powie? To, że musi pan ją przeczytać od A do Z, żeby powiedzieć, że to jest no. to. No właśnie, o to chodzi. Przeczytał pan od A do Z, powiedział, teraz jest kopia tego od A do Z. A ja jestem prawy, sprawiedliwy, etyczny, ja teraz jak zauważę, że coś nie jest, to ho, ho, ho. To teraz właśnie. Zauważa pan, że coś nie jest, tak. To robi pan dalej kopię? Podbija się pan pieczęcią państwową pod tymi niepieczęciami państwowymi? Co pan Oczywiście. Robi? Oczywiście. I zrobiłby pan to? Oczywiście. I to jest prawe, sprawiedliwe, etyczne. Tak. Chce pan tą na przykład kopię zamieścić chociażby jako dowód do, nie wiem, do jakiś akt sprawy, no to dlaczego mam panu tego nie zrobić? No bo czyta pan przecież to, no nie? Bo pan się albo... Ale no. może się pan z nie zgodzić na przykład? Nie możemy dokonać czynności niezgodnej sprawy. Czyli kopiować tak naprawdę, bo to jest kopia. To to, co pan robi, tak, to jest kopia tego oryginału. Tak, czyli że powiela kopia, pan... która jest wydana przez kancelarię, jest zgodna z oryginałem dokumentu, który klient przyniósł do kancelarii. A dokument jest dokumentem państwowym wtedy, kiedy jest wszystko zgodne w dokumencie? Co jest w tym dokumencie i czy on sam w sobie jest wystawiony prawidłowo, nieprawidłowo, no to już odpowiada za to ten, który go sporządził. Pan zrobił właśnie mi kopię tego, czyli pan to sporządził, pan zrobił identyczność. Ale ja, nie, ja
panu potwierdzam, że to, co tą kopię, którą ja zrobiłem, jest zgodna z oryginałem dokumentu, który pan mi przyniósł. Dokumentu. A jak ja przynoszę panu dokument, który od razu widać gołym okiem, że nie jest dokumentem, to pan mi zrobi dokument z tego? Bardzo abstrakcyjnie, że tak powiem. Nie, to nie jest abstrakcyjne. No to właśnie się pytam, czy warto przyjść, bo ja mówię, no tutaj ja będę z panem rozmawiał, no to jakbym przyszedł, to bym z panem rozmawiał na temat pieczęci. I pan musi mi wyjaśnić... Ja na pewno nie będę weryfikował. Jak to? No normalnie. No ale pan jest weryfikatorem, bo pan jest po studiach prawniczych. Nie, nie jestem. No to jak pan widzi nieprawą rzecz, to pan mówi, dobra, w porządku, teraz ja przybijam pieczątkę na nieprawej rzeczy. Nie. Co innego przyjęcie, że tak powiem, od pana jakiegoś oświadczenia, które byłoby fałszywe... No. Co innego jest, że tak powiem, zrobienie kopii dokumentu. No to fałszywe panu daje. Fałszywa pieczątka. Ale to ono, że tak powiem, co do treści tamtej nie wywołuje skutków, a tutaj jest kopia tego, że tak powiem, co jest, że tak powiem, na dokumencie, jaki on by nie był. Ja poświadczam tutaj ten pana podpis na przykład, a nie treść dokumentu. Skąd pan wie, że to jest mój podpis? No bo jak pan się go położy przy mnie, to wiem, że to jest pana podpis. No ja będę Jędrzej Kudasik na przykład. No i co, też pan to uzna? Normalnie podpiszesz Jędrzej Kudasik. Rozmowę, tak powiem, nie, bo to jest ważne, bo widzi pan, prowadzi, bo jeżeli ja panu się... Zapraszam pana serdecznie. Nie, szanowny panie, jeżeli ja się podpiszę fałszywie, to pan tego nie przyjmie, a jak podbije panu fałszywie pieczęć, też pan tego nie przyjmie, no przecież to jest chyba proste. Chyba, że pan przyjmie już, no pieczęć... Mogę panu pomóc jeszcze, no, rozumiem, że pieczęci... Rozumiem, że każde pieczęcie państwowe pan przyjmuje i potwierdza. Jakie pieczęcie państwowe? Każde. Jak mi pan przyniesie dokument i chce pan dokonać na niej kopii, że tak powiem, no to dokonuje panu kopii. Jak no, pan będzie się poszukiwał fałszywym dokumentem przy czynnościach notarialnych na podstawie, że tak powiem, udowodnienia jakichś faktów, to jest całkowicie co innego. No właśnie, nie chciałbym przyjść z fałszywym dokumentem do pana, bo pan by mnie oskarżył wtedy. Tak, to jest fałszywy dokument, który ja uważam, że mam, z fałszywą pieczęcią. Ja bym był pociągnięty teraz do odpowiedzialności według pana? Niech pan się uda do jednostki policji, która panu... Ale to ja się pytam, bo ja nie chciałbym być przez pana oskarżony, bo pan... Ale ja pana przed... Nie, no ja mówię, no. Jak to nie? A przecież ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Ale przy pana, jak panu przyjdę z fałszywą pieczątką, to pan mnie uskarży, że ja się posługuję, bo ja się posługuję. Ale bo to ja chcę kopię tego. Mi to jest potrzebne, ta fałszywa rzecz. Przy pana, niech pan zrozumie. Wy się wyłączył, notariusz. Jak się notariusz nazywa? Zaraz go znajdziemy tutaj, bo nie popatrzyłem na nazwisko, z kim ja rozmawiałem. Pan Piotr z ulicy Grunwaldzkiej. Walczyliśmy pod Grunwaldem z panem Piotrem. Pan Piotr się w ogóle nie interesuje tematem chyba swoim zawodem. To nie był pasjonat według mnie kompletnie, bo jako na pieczątkach za bardzo to nic nie wie. To wyszło na to chyba, słuchajcie, że jakkolwiek bym mu pieczęć przybił, to po prostu weźmie i łyknie jak świeżą bułeczkę. Fajnie, to ja bym sobie tak zrobił. Potem miałbym ten akt notarialny i bym sobie z tym aktem notarialnym robił swoje dalej. I powiedziałem, słuchajcie, to jest mój akt notarialny, a nie patrzcie się na pieczątkę tutaj, to jest wszystko w porządku. Nie patrzcie się, że to jest stara pieczątka, tu jest akt notarialny. Akt notarialny jest ważny od treści. O, właśnie. Notariusz gwarantuje mi tą treść i już, no. Po prostu notariusz uważa, że to jest oryginał, no. Oryginał, dokumentu właśnie. Co to jest dokument? Tutaj było pytanie i tutaj nam się pan Piotr już zawiesił, bo chyba on nie wiedział, o czym mówi, o dokumencie. To słuchajcie, to macie pole do popisu po prostu. W całej Polsce są notariusze. To nie jest jeden w mieście, jest ich kilku. Myśmy sobie zrobili taką bazę danych notariuszy. Weźcie mój przypadek. Możecie sobie zeskanować, tam skopiować tą pieczątkę. Możecie sobie tą dyspozycję skopiować. Możecie im przesyłać takie coś i powiecie, że chcecie mieć z tego akt notarialny, czy on nie będzie miał nic przeciwko temu, jak notariusz powie, że to jest zgodne z oryginałem. No nie, a oryginał jest dokumentem państwowym, czyli właściwie, proszę bardzo, to jest drugi dokument państwowy. Czy powie wam tak notariusz? Czy który powie, a który nie powie? Bo słuchajcie, to też jest zabawa w to, czy któryś w ogóle będzie umiał dokończyć tą rozmowę, bo ten na przykład notariusz nie potrafił dokończyć rozmowy. No bo ja bym, słuchajcie, przyszedł do notariusza, bym tam siedział. A jakby on mnie wyrzucał, bo to jest to, że on w tej chwili mnie wyrzucił za drzwi, ten notariusz. Proszę wyjść, no nie? Tak to było. Oho. Ja sobie przyszedłem świadczyć usługę, widzicie, a notariusz w tej chwili wyrzucił mnie za drzwi. Czyli nie dopełnił swoich obowiązków, no właśnie. A słuchajcie, to jest taki fajny artykuł znalazłem. Oj, oj, oj. Już go tutaj znajdziemy.
tym fajnym artykułem. Jest artykuł 9. Czy zaliczamy notariusza do osoby, która postępuje administracyjnie? A według mnie to on postępuje administracyjnie właśnie. I tutaj on ma takie zasady informowania stron, to jest artykuł 9. To jest jego zasadą, nie? Że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych. Właśnie pytałem o pieczątkę. Jakie to są okoliczności tej pieczątki właśnie? Które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw, mojego, tak, obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego właśnie. Czy obowiązkiem jest wiedzieć, no nie? Jak ja mówię takiemu mistrzowi znajomości pieczątek, słuchaj, bo tu jest taka pieczątka, gdzie jest nieaktualny numer, oni go już wycofali, w ogóle usunęli z bazy. Kiedyś był aktywny, teraz nie jest, słuchajcie, popatrzcie się, co się stało, no nie? Czy ta pieczątka jest ważna? No to taki mistrz by powiedział, tu się krótko będziemy zastanawiać nad tym, bo tutaj nie będziemy filozofować, że tak, trochę tak, a trochę nie. Nie, pieczęć ma być kompletna. Jest nowa, dobra. A ta jest jaka? Stara, dobra. A czemu jest nowa? No bo już nie chcieliśmy starej. Zauważyliśmy, że coś na starej nie jest tak, poprawiliśmy starą pieczęć i ona teraz jest nowa. Tak to mi powinien notariusz powiedzieć. Policja też mi tak powinna odpowiedzieć, widzicie, a jak zadzwonicie sobie do urzędników, no to nie będą wiedzieć, no to sobie pomyślcie, że nie podbijałem pieczątki. Właśnie zadzwońcie sobie do mojego komendanta do Jaworzna i zapytajcie go o tą pieczęć. Używa, czy mają w roku 2023? W ogóle jaka jest historia tej pieczęci? Można tak powiedzieć. Kto ostatni raz ją miał w rękach? Świadków. A, może zutylizowana raczej, tak. Ciała gdzieś jest na stanie. Proszę pokazać. I takie różne, widzicie. No, to niech sfotografują mi tą pieczęć. Jak ją mają, bo jak nie mają, no to właśnie. To sami widzicie, jaka fajna zabawa z pieczątkami. Tak. Także sami widzicie, że tutaj naszego notariusza można spokojnie pociągnąć do odpowiedzialności, czyli żeby odpowiadał, o to chodzi. Bo jak notariusz przestał odpowiadać, to coś było na rzeczy. Bo pamiętajcie, że ja miałem mieć oddzwaniane, czyli notariusz miał mi oddzwonić z odpowiedzią, no nie, a zakończył tym, że przestał odpowiadać. Tak, czy to nie było odpowiedzialne? Nie było powiedziane, że on ma 3 minuty na odpowiedź. On się miał zastanowić na temat tego mojego pytania, co przekazał jego pracownik, a pracownik ma tak przekazać notariuszowi, słuchajcie, żeby notariusz wiedział. Tutaj co, to dwóch zawaliło? Czyli właściwie tak, jak ja bym był tą sekretarką notariusza, no to ja bym rozmawiał, no nie, wiedziałbym, o co chodzi. O, temat pieczątki, panie notariuszu, właśnie, co pan robi z pieczątką? W takim przypadku, no i już, i pan notariusz, że albo wie, albo nie wie. I on oddzwonił, chyba, że wie. Tutaj wyszło, że nie wie. Tak jest właśnie, więc tutaj, wiecie, ważna rzecz jest, jak się pyta notariusza o jego dzień pracy, o to, co robi, no to powinien to jasno umieć wyjaśnić. Wyjaśnić tylko tak, że zgodność z oryginałem to jest tak, że czytać nie trzeba, właściwie nie musi myśleć o tym, co tam jest napisane, chyba tak, i tylko chyba posprawdzać oczami, czy to jest wszystko na swoim miejscu. Chyba tak, to jest praca oczna chyba tylko i wyłącznie. To powiedzcie mi tutaj naprawdę, jeżeli to jest tylko potwierdzenie za zgodność z oryginałem, to nie trzeba mieć nic innego jak dobre oczy. I to wszystko, to się oczami robi. No, porównujesz oczami jedno do drugiego, no nie, a już się treścią się nie zajmujesz. Kompletnie. Czy te wyrazy wyglądają tak samo? Bo jak zauważysz na przykład, że tam by był wyraz podmieniony, no to byś zauważył. Wtedy musiałbyś przeczytać, widzisz? Czy musiałbyś porównać? Przeczytane musiałoby być, widzisz? Czyli tak naprawdę w każdym przypadku notariusz musi czytać od A do Z każdą literkę, bo to jest zgodne z oryginałem. Tutaj chodzi o dokładność do jednego punktu. Nawet kropka, widzicie, to już nie jest zgodne z oryginałem. Nawet do ostatniej kropki notariusz powinien sprawdzać, czy to jest zgodność z oryginałem. Ha. To jest aż tak ważne. Teraz notariusz mówi, że on treścią tą się nie zajmuje. To czym? Poszczególnymi wyrazami się zajmuje? No właśnie. A idea pieczątki to też się musi zająć ideą pieczątki. Widzicie, bo co innego jest pisane, a co innego jest podpisywane, jeszcze pieczętowane. On to się musi tymi trzema rzeczami zająć, a on mówi, że tą środkową to wcale. Pierwszą pieczątką też wcale, tylko sprawdza podpis, tylko podpis go interesuje, żeby tylko złożyć podpis i podpis no wystarczy. To słuchajcie, to jest prawnik jeszcze, no nie? Do tego jest potrzebny, słuchajcie, zawód prawnika, jakby ktoś nie wiedział, tak. Dobre oczy.
pytanie jest, czy na przykład może być notariuszem ktoś, kto ma wysokie dioptrie. Pomyślcie sobie na przykład, czy to wszystko jedno. Wszystko jedno, byle widział. Właśnie, widzicie, to wtedy by patrzył przez szkło, jakieś tam korygujące, no nie, widzicie. To miałby potwierdzenie za zgodność oryginałych przez szkła korygujące, pomyślcie sobie. Także ja się chyba przejdę do notariusza chyba osobiście, coś mi się wydaje, bo oni są ogólnie dostępni. Do trzech się może przejdę, jak mi się będzie chciało oczywiście. Jak zobaczę, czy to gdzieś daleko, bo jak daleko autobusem, to nie jadę, widzicie, bo jakbym skuter tam sobie podjechał, to byście mieli materiały. Już to widziałem właśnie, że trochę im się nie chce, bo trzeba być tak trochę autobusem, poczekać na nogach, widzicie, po to, żeby wam zrobić materiał. Tak to miałbym szybciej skuterem, więc widzicie, panu reporterowi przydałby się jakiś mobilny pojazd, a oni nie chcą mi oddać tego mobilnego pojazdu, bo pieczęć ważna. Do tego momentu policja, pamiętajcie, utrzymuje, że pieczęć ważna i są urzędnicy wysokiego szczebla. Urzędnicy wysokiego szczebla Zarządu Dróg i Mostów też mówią nam, że ta pieczęć jest ważna. No zobaczymy, czy notariusz powie, że jest ważna, bo jak w sumie notariusz jeszcze powie, że to jest ważna pieczęć, ja tak myślę, że tutaj może być każdy numer telefoniczny napisany, a tak naprawdę to może być chyba wszystko na tych pieczątkach napisane. Cokolwiek, właściwie jedna instytucja państwowa może mieć na przykład parę wersji pieczęci. Tak też może mieć na przykład tych głównych oczywiście. Myślę, że jak się jest komendą, to się ma jedną główną pieczęć taką, to się podbija wszystkim porówno chyba, nie? Bo dla każdego ma być to samo, a nie tak, że mi podbili pieczęć taką i mówią, że to jest to samo, co nowa pieczęć. A ja mówię, że to jest spadek jakości usług. Zadzwoniłem tam, bo chciałem mieć usługę po prostu. To jest taka usługa, że jak ja sobie przypomnę o tej dyspozycji, sięgnę sobie tam i mówię, dobra, no to już mam usługę, jest numer telefonu i sobie dzwonię. No to ja bym miał taką usługę, a teraz patrzy się, dzwonię tam, nikt nie odbiera, bo numeru takiego nie ma, muszę iść gdzieś szukać. To jest strata mojego czasu, czyli to nie jest usługa na najwyższej jakości, jeżeli się podbija pieczęcią mnie, taką starą, jak mógłbym dostać nową, bo mówię, przy nowej pieczęci to jest najwyższa jakość usług. Mam od razu, proszę bardzo, numer potrzebuję, jest. Po coś to jest, jest. Żeby co? Żeby sobie tam porozmawiać, o to chodzi. Tutaj się okazuje, że widzicie, ta pieczęć nie pozwala na rozmowy. Tak, jest, widzicie, taki kontakt, kontakt, bo tam jest kontakt. Chcesz mieć kontakt z policją, to albo na Narutowicza 1, albo pod numerem telefonu. Tak, tak, podstawowy kontakt, bardzo proszę. A ja mam, że na Narutowicza drugi kontakt, to nie ma. Nie ma tam, nie ma. To już to, samo to, że jak mają dwie takie pieczęcie i jedna jest ułomna, kulawa czy coś, to już jest skarga. I samo to, widzicie, powinno być uznaniem tego, że jestem nierówno traktowany. Czyli łamane są moje prawa obywatelskie i już. Jestem nierówno traktowany i pieczęcią niby państwową, jak oni tak se chcą, dalej, że ona była państwowa, to proszę bardzo, może być. Jak się utrzymują, że to jest ważna pieczęć, ja mówię, dobrze, no tylko, że to jest gorsza jakość usług ze względu na numer telefoniczny. Nie jestem równo traktowany. Z jakiegoś powodu to ja mam tak, to ja nie chcę. No i już. Widzicie? O. I już można im sprawę za to zrobić, pomyślcie sobie. I już miałem montować ten materiał. Coś mnie tknęło, mówię, sprawdzę, co oni do mnie jeszcze piszą w innych pismach, takich aktualnych, rok 2023 nas interesuje, prawda? Pamiętacie ten materiał, jak Rafał Sikora z Pawłem Duszykiem mnie próbowali przesłuchać? Tam było 7 zarzutów, podlinkuję wam to jeszcze raz, sobie posłuchajcie. Tam zauważycie, że ja tam powiedziałem policjantowi Rafałowi, młodszemu aspirantowi, Wydziału Kryminalnego KMP w Jaworznie, że pytałem się, czemu mi nie podbijasz pieczątek do pisma. On mówi, podbijam. Dobra, no to weźmy sobie teraz szybciutko na tapetę, co tam podbije Rafał. I tak, zobaczcie, sygnatura akt, popatrzcie, wszystko się zgadza. Tutaj jest identyczne, ja bym mógł powiedzieć dosłownie. I teraz tak, to jest luty. W kwietniu mieliśmy przesłuchanie, no nie? Czyli w lutym Rafał wiedział, że nie podbija pieczątek, bo raz mi takie wysłał pismo właśnie, a potem mi wysłał takie pismo. No to jak komuś się zwraca uwagę, słuchaj, tutaj nie ma pieczątek, on mówi, o, jest pieczątka, tak trochę żeśmy musieli porozmawiać na ten temat, że to jest, nie jest pieczątka w tym pierwszym wykonaniu, bo to jest wydruk. Tam ma być pieczęć jednostki, więc na tym pierwszym wezwaniu nie mamy pieczęci w jednostki, widzicie? Tu jest 8 lutego, 15 lutego dostałem ponowne z pieczątką. Tylko gdzie pieczątka podbita? Popatrzcie się, gdzie ona jest pobita? Podbita. Tam miała być pieczęć jednostek, a potem Rafał popatrzy. O, to miejsce jest zajęte na pieczęć jednostki, więc nie będę przeszkadzał temu napisowi, właśnie, który szybciutko mogę oczywiście usunąć, ale on to powinien usunąć mi, no nie?
ten tekst powinien chyba usunąć, bo tam jest tylko konkretnie napisane pieczęć jednostki, a nie to. Widzicie? No i właśnie w tym materiale Rafałowi zwracam uwagę, że przecież czemu mnie podbierze Rafał pieczątek? A on mówi, że jak to? Nie pamiętał takiego przypadku. Widzicie? No, a teraz ja tu patrzę, bo wtedy nie widziałem, a tu znowu 032 618 32 00. Słuchajcie, to samo, co na tej starej pieczątce, widzicie? A pieczątka tutaj wykazuje nam co innego. Tutaj jest zupełnie inny numer telefonu. Poza tym, widzicie, do pieczątki dodano Oregon i NIP. No nie, sprawdziłem sobie, jeszcze jedno znalazłem, jeszcze jedną pieczątkę, to taka sama pieczątka jest z tym Oregonem, NIP-em i ze zmienionym numerem telefonu. Także sami widzicie, że nawet na tym wezwaniu z 15 lutego, popatrzcie się, jest 32. Widzicie, to pamiętajcie, że oni nie czytają tych pism na pewno od roku 2020, od środka. Także nie czytają pism. Rafał nie czyta pism. Właśnie, widzicie, sądy też pewnie pism takich nie czytają, bo jak ja bym był sędzią, słuchajcie, a już bym wiedział, o co chodzi z pieczątkami, to ja bym na przykład to takie coś, jakby mi przyszło rozsądzać, o, widzicie, czyli być mądrym w tym wszystkim, o co chodzi w tych regułach, no są reguły. No, regułą jest tak, że najpierw sprawdzam sobie pisma, jak mi się w pismach nie zgadza, no to na przykład coś takiego, jakbym przedstawił, że tutaj piecząteczki nie mam, no, panie sędzio. No to ja jako sędzia bym powiedział, no faktycznie nie ma cząteczki. To proszę pana, to wezwania nie było, to resztę to niech pan zapomni. No a żeście już to u was to już niby zrobione, to nie ma powtórek tutaj i proszę bardzo, tutaj strona idzie do domu. No nie. Tak to bym załatwił, już. Tutaj, w tym drugim przypadku, gdzie ta pieczątka jest taka, o właśnie pod, a jest miejsce na pieczątkę, to ja się zaraz zapytał, to co to jest? Co to jest w ogóle? Co to tam robi, jak tam jest miejsce na pieczęć jednostki? No, chyba że oni zrobili miejsce na pieczęć jednostki takiej małej szparze, no nie, bo to jest, ma być nad kreskami, no nie, tak to jest, nad kropeczkami ma być. Więc tam musiała być taka malutka piecząteczka jednostki i ona musiała być zgodna z tym, co jest napisane. Czyli można powiedzieć, reprezentuję teraz komenda miejska i wyróżnię, telefon, a teraz piecząteczka, a tu się okazuje, że to coś innego jest. No, to ja też jakbym usędził, powiedziałem, to też nie przejdzie. Też nie przejdzie, właśnie, wiecie? I wezwanie numer 2, ja uważam, że też jest nieaktualne, po prostu, no to są nasi policjanci, to jest kurcz, no nie, to jest, widzicie, negatywność, a negatywność nie będzie widziała pewnych rzeczy i nie będzie chciała widzieć pewnych rzeczy i będzie się upierała, że to jest wszystko w porządku, a jakże, a także, widzicie, aż do momentu, kiedy ludzie zaczną być sensowni w pracy, widzicie, bo jak ktoś jest sensowny w pracy i są jakieś zasady, że tu ma być pieczęć i nie ma pieczęci, to do widzenia. To jest umowa, dobra. Umowa jest na razie na taką pieczątkę, a nie na taką. Na taką była wcześniej, już się skończyła umowa, no to teraz jest umowa na taką pieczęć. Wszędzie ma być taka sama pieczęć, bo to jest pieczęć jednostki, no nie, a pieczęć jednostki to ma być pieczęcią jednostki, no właśnie, a nie także tak jak mamy. Tak, i tyle wam chciałem dograć, powiem wam. I chyba warto. Policja będzie się musiała z tym zmierzyć. I ten sędzia, który też tego nie zauważył, bo jeżeli sędzia to przyjął na wokandę, słuchajcie, on już to przyjął na wokandę, no to niech mi odpowie, dlaczego on tych dokumentów nie zauważył i powinien to wycofać od razu, czyli w ogóle nie powinien badać sprawy. Ma to w aktach, sprawdza i mówi fajnie, pełno dokumentów, ale tutaj wezwanko, nie ma pieczęteczki, no nie, bo taka pieczęteczka, no to... No do widzenia, no bo co, bo przyjdzie mecenas i powie, jak robimy, panie sędzio, z tymi pieczątkami, no to jak ja bym był sędzią, to bym się tutaj raczej nie wykręcił, no bo co ja bym musiał powiedzieć, jak ja bym takim był sędzią, który mówił, że to jest to samo, to tutaj zaczynałbym, widzicie, wchodzić w skurcz, uzasadniać, bo ja bym chciał to odrzucić, no nie, bo jak ja bym był takim sędzią niesprawiedliwym, to bym powiedział, że właściwie to, czy tam jest na pieczątce 32 zaczyna się, czy 47 się zaczyna, proszę pana, nie ma dyskusji, przynajmniej ja tak twierdzę, że to jest to samo. Nie, to taki mecenas, to proszę mi to uzasadnić. Jeszcze artykuł 9 i artykuł 11 tego, coś tam tych administracyjnych, no nie? Tutaj już bym się nie wymigał, bo on by mnie przypilnował. Ja bym sobie nie dał, żebym tak przypilnował, to ja bym tutaj od razu musiał wyrzucić chyba mecenasa, no nie, jakby mi takie pytanie zadawał. Wiecie, więc zobaczcie, jaka jest sprawiedliwość, że obrona adwokatów, że zauważcie, że adwokaci nie są wyrzucani z sądów po prostu
No, oni w pewnym momencie odpuszczają sędziemu. No muszą odpuścić, bo jakby nie odpuszczał, to sędzia by sobie go dobrze zapamiętał. To to samo przecież jak ze mną. No, to sędzina sobie dobrze mnie zapamiętała, bo ja byłem adwokatem, sam dla siebie. Tak naprawdę ona wyrzucała adwokata cały czas. A jakbym był zawodowym adwokatem, to też musiałaby mnie wyrzucać, bo ja bym też nie odpuszczał. Ja też bym nie odpuszczał. Jak ja bym był teraz adwokatem, słuchajcie, to ja bym nikomu, żadnemu sędziu nie odpuścił. Co, był wyrzucany z mojej pracy? Tak to by wyglądało? Za mówienie tylko? O, właśnie. Więc pamiętajcie, jak was wyrzucają z wokant, to tak naprawdę wy jesteście, nie musicie mieć mecenasów, czy jesteście więcej niż mecenas, no właśnie, a wyrzucenie z pracy więcej niż mecenas, bo to jak jesteś, pamiętaj, pracuje na tej wokandzie, więc sędzia chce, żebyś przestał pracować na tej wokandzie, żeby on sobie robił po swojemu, widzicie? Więc nie dajcie się na takie numery nabierać. Ja się nie będę dawał, właśnie, i zobaczymy 3 razy z sędzią panią Ewą Rostkowską. 22 czerwiec, 26 czerwiec, 29 czerwiec. 3 wokandy fajne pod rząd. Wykroczeniowa i coś tam jeszcze, taka jakaś skarga. O. Szybciutko, w jednym terminie, bardzo skumulowane spotkanie z jednym sędzią, a temat zawsze ten sam, sprawiedliwości. No nie? I tych wszystkich innych rzeczy, które proszę na kanale. Czyli, że nie ma winy. Właśnie, czyli, że sędzia powinna się wylogować z tej pracy, czyli jej, po moim usłyszeniu i sensowności jej, to powinna więcej do pracy już nie przychodzić. Przynajmniej w roli już nie arbitra, ale osądu, no nie, bo tak naprawdę sama sobie szkodzi. I jak mówi, że to ma sens, to znaczy, że wie, że sama sobie szkodzi i wie, że tutaj przychodzi, no to jest już, powiem wam, paranoja, no nie? Paranoją jest, że robisz coś i wiesz, że ci to szkodzi, nie? I robisz dalej i mówisz, że to jest w porządku, jeszcze chcesz za to pieniądze. Tak, więc z panią Ewą sobie porozmawiamy na te tematy, właśnie, bo ona jest młodym sędzią, pracuje od roku chyba. I dopiero, słuchajcie, weszła taka świeżynka i się, no tak po prostu świeży pracownik wszedł, a ja dopiero mam wokandę po roku czasu. Zobaczcie się, jak oni fajnie pracują. No, to jakbym trafił na takiego obłożonego sędziego, który wylosował moją sprawę, to ile bym czekał? 2 lata? Tak. Więc co, no badamy sprawę dalej. A wy możecie działać.